Siemaneczko, z tej strony Multi i dziś mam dla was kolejny materiał z serii Strzelmy sobie randomka. Wczoraj graliśmy niemieckim RU, a dziś czekają nas potyczki na Litwinie, czyli T-54 Lightweight. Rewelacyjna maszyna, która jest bardzo popularna wśród graczy. Idealnie nadaje się na randomki, twierdze, CW, jak i nawet turnieje, więc to już coś oznacza. Jeśli chodzi o parametry, to tutaj y, trudno jest y, nie wytłumaczyć, że y, amunicja premium daje temu pojazdowi drugie życie. Bo wiemy, penetracja 175 wystarczy na flankowanie ósemek niektórych dziewiątek, ale potem nie ma już żadnych szans na przebijanie takie dyszki od boku często będą nawet nie do ruszenia z tą penetracją, więc amunicja premium to wręcz mus Szczególnie, że ten pojazd losuje głównie na dychy, tak? Czasami dziewiątki, ale w większości mnie losuje na dychy. Poza tym trzeba powiedzieć, że pancerz mimo tych wartości, które może nie robią wrażenia ogółem jak na Wota, to jak na lajta są niezłe i pojazd potrafi odbić, co się liczy i co pomaga w przetrwaniu. Mobilność jest genialna, wysoka mocna tona, wysoka prędkość maksymalna Zasięg widzenia troszeczkę mógłby być większy, ale 390 metrów również jest ok. Ja tutaj nie mam wybitnej załogi, tylko dwa trzy perki, także jedziemy. Zestaw jest typowo na damage, czyli dosyłacz, wentylacja i chyba skupiaczka. Choć optyka mogłaby być dobrym wyborem. Aczkolwiek nie przebijam tego typa w Emilu, kompletnie nie wchodzi. Muszę zjechać w dół, bo ta dziesiątka mnie skończy. Uwaga, nie rozbi się. Ja pierniczę, rozbiłem się. Okej, okay, nieważne. Aha. Dostałem od waffentragera za bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. No, nie wierzę w to! Cały czas byłem pod spotem! Cały czas mnie widzieli? Jak kurna? Kto mnie spotował? To jest bitwa znowu kurna z serii. Wszystko idzie pod górkę. Nic się nie układa tak jak powinno. Nie ma żadnego spota, nie ma w co snajpić. Wszyscy pojechali inną stroną i jeszcze kurna wszystko jest... zabierane przez innych. Kampią na bazie. Z woleja wyszło. No tu jestem pod wrażeniem teraz. Aha. No i kurna, koniec. Wapentrager Tygnąłem się... Tignąłem się od Waffenträgera. Jeszcze z Golda. Po kilku naprawdę fatalnych rundach, gdzie gnębiło mnie RNG, gdzie sam nie grałem najlepiej, ale też sam czołg dawał dupy, po prostu odpuściłem nagranie, myślałem, że uda się coś z tego skleić, ale Karygodne, y, karygodnie nie to było fatalne i potem zrobiłem streama i widzowie zdziwili się, zdziwili się, zdziwili się, że byłem w strasznie słabym nastroju i po prostu narzekałem, narzekałem jak 150. Bo tak było, po prostu tak było y, To właśnie przez bitwę tym czołgiem. Nie wiem dlaczego, ale tak mnie wkurzył, że dawno nie byłem tak poirytowany. Więc nie grałem na streamie w ogóle tym czołgiem w ogóle yy, dopóki nim w końcu nie zagrałem. <laughs> ale to było bez sensu. Grałem Ru, grałem 90 Artą, yy, tak, gnębiłem ludzi artylerią, one shotowałem nawet się pochwalę, yy, ale yy, po kilku bitwach, kiedy utknął mi w bitwie IRU i90, i Arta, zagrałem właśnie... Lightweightem, Litwinem. Wiedziałem, że to się nie skończy dobrze i dlatego też pierwsza runda nim wyszła też ponownie fatalnie. Aż w końcu wylosowało lotnisko i idealnie maszynki, bo zobaczcie składy, no kurde. Czy tak losuje często? No nie, tak losuje raz na luski, na, na ruski rok. Naprawdę takie losowania jak tutaj to jest kosmos i to się rzadko zdarza, aby były dwie dziewiątki na czołgach i jedna Arta na dziewiątce, ale... papierowe dziewiątki. Naprawdę, no to są papiery. Jeszcze Arta one-shotnęła tego Emixa 30. Za 1650, brawo. Na pewno kolega musi być zadowolony, także bitewka zaczęła się świetnie i faktycznie była to jedna z lepszych, jakie rozegrałem tym pojazdem, a szczególnie tego dnia. Jednak nie będę chciał rozmawiać tylko o tej bitwie, lecz także y, chcę skupić się na pytaniach, które zadaliście, bo trochę ich było pod ostatnim filmem. Na pewno zauważyłem, że zdecydowanie bardziej chcielibyście widzieć bitewki na żywo, więc jeśli będzie się dało, to zawsze będę je pokazywał, ale no dzisiaj jest sytuacja wyjątkowa, po prostu na żywo nic mi nie wychodziło, także będzie tylko ta jedna powtóreczka i wycięte momenty z tych bitew na żywo, ale pojawiły się ciekawe pytania, także na przykład o czołgi lekkie premium. Co się z nimi wydarzy, jaka będzie ich historia, czy też pójdą tier wyżej, czy w ogóle zmienią się ich parametry? Niestety nie mamy jeszcze żadnej oficjalnej informacji, ale na pewno hmm, przy sytuacji Bulldoga tak naprawdę wiele wydarzyć się nie musi, bo. No, bo nie ma co mówić: Bulldog i tak ma losowania na dychy, i tak ma losowania na dychy, prawda? Więc tam sytuacja za bardzo się nie ma prawa zmienić. Może nawet zostać tak jak jest. Nieco inaczej jest w przypadku imx Grand Finals, bo to już nie jest ósemka, więc jeśli dostałby matchmaking plus 2, minus 2, to na pewno byłoby ciekawie. Byłoby lepiej, bo teraz wiadomo, losuje go nawet trzy tiery wyżej niż on sam. Co tym samym sprawia, że wtedy jest no często foodem, pokarmem dla rywali. Także albo zostałby wyjątkową premką z takim no nieco trudniejszym matchmakerem, albo po prostu też obniżono by mu matchmaking i uważam, że wtedy też nie byłby jakiś OP, no bo nie byłby OP, prawda? Byłby dalej tylko taki sobie, no może nieco lepszy, o, nieco lepszy. Także tak to mogłoby wyglądać z lightami premium, yy, aczkolwiek wiele ich nie ma w grze, więc też nie ma co tutaj przesadzać. Yy, także pojawiła się sugestia, abym odznaczył przyspieszone szkolenie załogi, bo miałem zaznaczone na tych bitwach RU i dziękuję za te sugestie, bo faktycznie tak bym dalej tracił tego expa, a to już ta sytuacja z artą, fajnie tutaj udało się ją wyhaczyć. Bałem się, że M40 gdzieś się tutaj kampi i skampiła się. Miałem o tyle dużo szczęścia, że akurat pocisk przeleciał nade mną i tutaj bez problemu już teraz ją zdejmuję. Sama ta bitewka była rozegrana w takim, no w wysokim tempie, bo śpieszyło mi się. A gdzie? Ano na bitwy kranowe z Omni, ponieważ wyskoczyła e, już potyczka. A że chciałem pokazać transmisję z tych bitew, to właśnie e, śpieszyło mi się. Jak najszybciej chciałem dopaść rywali, nawet nie patrząc na HP, bo bitwa była i tak już wygrana. Kolejna rzecz jest taka, że mm, niedługo, bo 19 stycznia wraca mapa globalna i tym samym będzie tam również etap do bitew na ósemkach i tam na pewno lightweight będą kluczowe, także jeśli gracie na CW na ósemkach to na pewno lightweighty są dobrym wyborem na te tiery i no, są czołowymi pojazdami. Na mapach otwartych raczej spotkacie ich pełno, bo są po prostu do nich wręcz stworzone. 90-ka podpalona rewelacyjnie tutaj udaje się zdjąć tego Lighta. No i zostaje już tylko ostatni Chińczyk, a to magiczna skała, która została zakamuflowana przez te y, krzaczory, dość okazałe. Co do podobnych sytuacji, to miałem kiedyś przypadek, gdy taka skała, ukryta za krzakiem, przegrała nam bitwę, bo jeden z graczy po prostu wjechał w nią, a potem był spóźniony w wymianie i zabrakło go w akcji, także tak też można przegrać bitwę na Lakeville'u. Stare, dobre, pamiętne bitwy w first padzie, <laughs> kilka lat temu. A to już sama runda, moi drodzy. 7 zniszczeń. 7 zniszczeń, 4000 ponad 100 demedża. I 1500 po asyście po spocie. Czy to jest dobry wynik? No, to jest właśnie już dobry rezultat. To jest coś, o co walczyłem. Coś, co powinno być od razu, ale nie udało się tak prędko. <laughs> Więc yy, to jest przykład, do czego zdolny jest ten light. Aczkolwiek podkreślę tutaj jeszcze raz, to nie była pierwsza bitwa rozegrana na hopsiub. To jest idealne losowanie. Rywale zagrali słabo i dali się klepać z mojej strony, dlatego też taki wynik wpadł na dziesiątkach, grało mi się bardzo, bardzo słabo, a to dlatego, że penetracja na goldzie nie dawała rady, nie przebijałem po prostu rywali, a na myśl o flankowaniu mogę tylko powiedzieć, że nie zawsze się da, szczególnie kiedy mamy jakieś potężne krzaczory i dużo tedeków w drużynie przeciwnej. Podsumowując, lightweightem nie grało mi się dobrze i na pewno po y, ostatnich bitwach lepiej oceniam RU251 i AMXA 1390. Na pewno tym lightweightem pogram jeszcze więcej i wrócę do Was taką bardziej szczegółową opinią po na pewno 30-40 bitwach. Więc to będzie lepszy wyznacznik, jak obecnie gra się tym czołgiem na randomkach, aczkolwiek teraz inne pojazdy oceniam lepiej. Zachęcam Was do udzielania się w komentarzach. Możecie napisać mi jak Wam idzie, gra tym lightem. Może tylko ja tak słabo nim gram. Zobaczymy po komentarzach. Także to by było na tyle w tym materiale. W przyszłym najpewniej rzucimy okiem na Francuza, potem Chińczyka i Amerykańca. Więc to by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.